RODO w sklepie internetowym to jeden z obszarów, którym warto zająć się już na starcie. Dlatego dziś Zosia Cześć. Powie nam, jak wdrożyć RODO w praktyce do swojego sklepu, z czym to się je i co będzie konieczne. Czym w ogóle jest RODO, z czym się wiąże i o co z nim chodzi? RODO to obowiązujące w Polsce europejskie rozporządzenie dotyczące danych osobowych. Czym są te dane osobowe tak naprawdę? To tak naprawdę bardzo pojemne pojęcie. Jeżeli zastanawiamy się, czy coś stanowi daną osobową, czy też nie, według mnie bezpieczniej przyjąć, że taką daną osobową stanowi. Przykładowo będzie to adres e-mail, nawet taki, w którym nie zawiera się imię i nazwisko. Numer zamówienia czasami będzie daną osobową. Adres do dostawy towaru, a także wiele innych informacji, które przetwarzają sklepy internetowe. Właśnie miałam powiedzieć, że wszystkie rzeczy, o których mówisz, pojawiają się w sklepach internetowych, pojawiają się przy obsłudze zamówień, więc od razu nasuwa się pytanie: czy każdy sklep te rzeczy związane z RODO musi wdrożyć? Tak, każdy sklep musi RODO wdrożyć, wdrożyć w swoim sklepie internetowym. Nie mamy tej możliwości skorzystania z jakiegoś wyłączenia, ponieważ no, sklep internetowy regularnie te dane osobowe przetwarza. W związku z tym powinien spełnić wymogi wynikające z rozporządzenia. A czy myślisz, że takie ogromne sklepy, molochy będą wdrażały te procedury w dokładnie takim samym zakresie jak taki mały sklepik, który powiedzmy ktoś chce sobie otworzyć po godzinach? Czy jednak będzie tu jakieś rozróżnienie? To jest bardzo dobre pytanie, bo warto tutaj wyraźnie to wskazać, że nie ma jednego ogólnego wzoru dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla wszystkich firm, bo właśnie ta dokumentacja powinna być dostosowana do działalności, do skali działalności, do zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych. Dlatego też zupełnie inne oczekiwania są od dużych korporacji, czy też nawet od dużych przedsiębiorstw, a inne od małego przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że każdy przedsiębiorca musi chronić dane osobowe innych osób. To bardzo dobra wiadomość, bo jeśli prowadzimy sklep w Pojedynkę, no to na wieść o rodo nie musimy uciekać. Czym w sumie powinniśmy się zająć w tym zakresie, żeby żeby wszystko było zgodne z prawem? Jest kilka obszarów w sklepie internetowym, które należy zaopiekować i co też jest bardzo istotne, że lepsze są Prostsze procedury, których faktycznie przestrzegamy, niż bardzo rozbudowane na kilkadziesiąt stron, których tak naprawdę sprzedawca nie zna i nie stosuje. Dlatego też może zacznijmy od tej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, która powinna być prowadzona w sklepie. Takim najważniejszym wewnętrznym dokumentem w sklepie internetowym będzie polityka ochrony danych, której nie należy mylić z polityką prywatności, który określa, w jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych klientów. Na przykład określamy w polityce ochrony danych, jak często zmieniamy hasła, czy je zmieniamy, jaka powinna być długość tych haseł. Kolejnym dokumentem będzie analiza ryzyka, w której oceniamy, jakie jest ryzyko w zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dużo większe ryzyko będzie w przypadku wycieku danych osobowych w szczególnych kategorii, w szczególności tutaj przy sklepach internetowych mogą to być dane o stanie zdrowia. Tutaj zabezpieczenia powinny być znacznie wyższe niż przy danych zwykłych. No ale są to takie przypadki, powiedzmy, dotyczące nie wszystkich, a tylko części sklepów internetowych, bo takie dane medyczne, bym już powiedziała, no to pewnie dotyczą tylko sklepów, które gdzieś tam z tymi produktami się stykają i faktycznie potrzebują tej informacji o, o kliencie. A powiedz mi proszę, czy my te procedury jesteśmy sobie w stanie stworzyć jakoś samodzielnie i je opisać? Jesteśmy, myślę, w stanie stworzyć je samodzielnie, aczkolwiek. Y nie zajmując się tym na co dzień, nie wiedząc, jakie obszary są warte opisania, tak, na jakie obszary należy zwrócić uwagę, myślę, że jednak lepiej skorzystać ze wsparcia osób, które się tym po prostu na co dzień zajmują, tym bezpieczeństwem danym, tym, jak należy przetwarzać dane osobowe, aby po prostu minimalizować to ryzyko. W dzisiejszych czasach tak naprawdę myślę, że nie jesteśmy w stanie tego ryzyka wyeliminować całkowicie, natomiast są pewne działania, które możemy podejmować, żeby ryzyko było jak najmniejsze. Takim dokumentem, który jest bardzo ściśle określony przez RODO i są konkretne pozycje wskazane, które muszą być umieszczone z rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Tutaj faktycznie zajdziemy w RODO konkretną listę punkt po punkcie, co powinno w takim rejestrze się znaleźć. Kolejnym dokumentem, który należy mieć wewnętrznie w... Firmie jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku, kiedy powierzamy innej firmie dane osobowe naszych klientów, należy taką umowę zawrzeć. Trudno sobie wyobrazić sklep internetowy, który z takiej firmy, której powierza dane osobowe, nie korzysta, dlatego też pewnie każdy sklep internetowy takie umowy będzie zawierać. A takie przykładowe firmy to na przykład kto? Wszystkie firmy, którym przekazujemy do przetwarzania dane osobowe naszych klientów, czyli na przykład SkyShop będzie takim podmiotem, ponieważ w systemach SkyShopu są przetwarzane dane osobowe klientów korzystających ze sklepu internetowego. Ale na przykład będzie to też podmiot zapewniający, zapewniający obsługę księgową, czy też firma, która wykonuje nam usługi marketingowe i ma dostęp do danych osobowych naszych klientów. A o taką umowę powinien zadbać właściciel sklepu, czy to właśnie tamte firmy świadczące jakieś usługi mają to może w swoich dokumentach? Tak naprawdę ten obowiązek ciąży na obu stronach, natomiast administrator jako osoba, która przekazuje dane swoich klientów, powinien dopilnować, żeby ta umowa faktycznie została zawarta i też zweryfikować jej treść. Bo ja wiem, że w naszym przypadku, jeśli ktoś zakłada u nas sklep, no to z automatu jest to w pakiecie dokumentów, które gdzieś tam są akceptowane. W przypadku innych firm, no... Tak, jak mówisz, myślę, że warto to sprawdzić i ewentualnie po prostu sobie uzupełnić. Dokładnie tak. Myślę, że przy dużych firmach, dużych sasach najczęściej to będzie w, form, w formie regulaminu umowy za, zawieranej za pośrednictwem ścieżki zam, zamówienia. Natomiast w przypadku mniejszych firm, np. małego biura księgowego, no to tutaj często albo biuro ma swój wzór, który podpisuje, albo trzeba po prostu taki wzór samodzielnie dostarczyć. Poruszyłaś? Kilka wątków tych dokumentów wewnętrznych. Żeby się w tym nie pogubić, to pewnie warto by było mieć jakiś szablon czy wzór. Wiem, że macie u siebie wzory dotyczące właśnie takiej dokumentacji dla RODO. Rozumiem, że ktoś je może po prostu kupić i, i wykorzystać u siebie. Dokładnie. Może kupić takie wzory, są instrukcje, jak należy je wypełnić. Oczywiście jest to dokumentacja dostosowana do takiego przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy. Nie jest to dokumentacja y, przygotowana dla dużej korporacji, więc to jest adekwatne do, y, do, takiej, do takiej działalności. Mamy również umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych y, do wygenerowania w kreatorze. Y, czyli, Kupujemy, uzupełniamy i temat takiej dokumentacji wewnętrznej mamy zamknięty, a wtedy zapewne trzeba pójść dalej, czyli to, co dzieje się w sklepie internetowym. O jakie obszary, jeśli chodzi o RODO, powinniśmy tutaj zadbać w szczególności? Tak, jeszcze tylko chciałam dodać, że zamknięty i tak i nie, ponieważ jeszcze musimy przestrzegać tych procedur i o nich pamiętać, bo czasami jest tak, że sprzedawcy kupują dokumenty, właśnie o nich zapominają i potem ich nie aktualizują i nie do końca są świadomi tego. Jakie mają zasady przetwarzania danych osobowych w swojej firmie, a to staje się jeszcze ważniejsze w momencie, kiedy dołączają do nas pracownicy, współpracownicy, kiedy też powinni zostać zapoznani z tymi zasadami. To jest bardzo ważne, żeby sprzedawca internetowy, który jest administratorem danych osobowych, był w stanie przeszkolić swojego współpracownika z tego, w jaki sposób on ma przetwarzać dane osobowe klientów. I już przechodząc do Twojego pytania, myślę, że przejdźmy do polityki prywatności, która jest tym dokumentem, który klienci widzą, który jest umieszczany w sklepie internetowym. To jest, myślę, drugi najważniejszy dokument publikowany w sklepie internetowym obok regulaminu sklepu. On również pozwala nam na spełnienie obowiązków informacyjnych, tutaj w tym przypadku wymaganych przez RODO. No i tutaj musimy przedstawić szereg informacji kupującemu w sklepie internetowym, między innymi o tym właśnie, jest są odbiorcy danych, jak długo przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób te dane są przetwarzane, możemy wskazać, jakie zabezpieczenia są przez nas stosowane. Więc to jest dokument, który jest dosyć obszerny, i też RODO wymaga, aby te informacje były przekazane w jasny i przejrzysty sposób. Więc to jest dosyć duże wyzwanie, jak przekazać dużą ilość informacji w jasny i zrozumiały sposób. Jak dobrze pamiętam, no to politykę prywatności też można kupić w kreatorze Legal Geek. No i oczywiście przestrzeganie tego, co tam jest zapisane, będzie, będzie zamknięty. Ale kolejna rzecz, jaka by mnie interesowała, no to wszelkie rzeczy, na przykład związane z wysyłaniem newsletterów czy innych materiałów marketingowych, bo wydaje mi się, że ten obszar jest. Często niejasny albo pomijany przez sprzedawców i dzieją się tam rzeczy niestworzone. Tak, każdy sprzedawca internetowy chce działać z marketingiem i nie do końca, tak naprawdę ma świadomość, jak to zrobić tak, żeby to było zgodnie z prawem i żeby nie narażać się na jakieś niebezpieczeństwo prawne. No i tutaj taką generalną zasadą jest to, że zawsze musimy mieć podstawę, ku temu żeby taki marketing realizować. Czyli właśnie to będzie ten zapis na newsletter czy też wyrażenie zgody marketingowej podczas składania zamówienia. No i tutaj jest ważne, żeby ta zgoda była aktywnie wyrażona. Wszelkie domyślnie zaznaczone checkboxy czy też wymuszenie zaznaczenia checkboxów będzie niezgodne z prawem. I tak naprawdę taka zgoda, która jest w ten sposób wyrażona, nie jest zgodą i to tak jakby jej nie było. Czyli musimy zadbać o to, żeby klient sam zapisał się tak naprawdę do newslettera, czy tam na jakieś materiały marketingowe. Nie możemy z automatu stwierdzić, że jeśli ktoś kiedyś u nas kupił, to, to już chce otrzymywać o nas informacje dodatkowe, czy tam informacje o promocjach. Tak, zdecydowanie. Możemy też wykonywać jakieś działania w celu zachęcenia tego kupującego do zapisania się na newsletter, na przykład przez przekazanie. Nie wiem, bodu zniżkowego na zakupy, to jest jak najbardziej właściwe, ale decyzja o tym, czy ten użytkownik chce z tego skorzystać, musi leżeć po jego stronie. A powiedz mi proszę, bo wiem, że u nas w Skyshopie funkcjonuje taki model zapisu do newslettera Double Opt-in, który polega na tym, że Klient, który zostawia maila, musi jeszcze później odebrać wiadomość zwrotną i potwierdzić taki, taki zapis. Czy to jest konieczne, czy to jest tylko taka dodatkowa korzyść po prostu z tego, że, że ktoś podał naprawdę swojego maila, a nie jakiegoś przypadkowego? Znaczy obecnie to jest dobra praktyka, ale to jest działanie, które według mnie jest bezpieczniejsze, tak? bo mamy, zanim zaczniemy wysyłać komunikację marketingową, mamy potwierdzenie, że faktycznie ta osoba wyraziła nam zgodę. Jeszcze przyszło mi na myśl to, że osoba zapisana do newslettera powinna móc się z niego wypisać. Czy to jest też określone w przepisach? Znaczy, na pewno ma prawo do wypisania się z newslettera, czy też do cofnięcia zgody marketingowej. Przepisy nie regulują tego, jak dokładnie technicznie powinno to mieć miejsce, natomiast najważniejszą informacją jest to, że nie można utrudniać temu użytkownikowi wycofania zgody czy też wypisania się z news newslettera. Oczywiście dobrą praktyką jest ten link do wypisania się wysyłany, umieszczany w komunikacji marketingowej, natomiast też taka sytuacja, w której użytkownik pisze do nas na maila, że chce taką zgodę cofnąć, jest również właściwe. Za utrudnienie pewnie byśmy mogli przyjąć konieczność wysłania takiej prośby listem Jak najbardziej. na określony adres, ale myślę, że takich praktyk już się raczej nie stosuje, a przynajmniej nie powinno. Też tak myślę, że jest tego coraz mniej. Od nas to wszystko na dziś. Jak zwykle w opisie filmu znajdziecie przydatne linki i materiały dodatkowe. Są tam informacje o SkyShop regulaminach, które obsługuje kreator LegalGeek, dzięki któremu wygenerujecie dla swojego sklepu wszystkie dokumenty potrzebne do prowadzenia legalnej sprzedaży internetowej. Do zobaczenia w kolejnych filmach.